Witaj Warszawo. Chciałabym dzisiaj przytoczyć Ci pewną historię, która miała miejsce 2000 lat temu. W starożytnym Izraelu, w niewielkiej miejscowości, przechadzał się pewien skromny cieśla. Był znany przez wielu ludzi, ale byli też tacy, co go nie znali. Chodził i mówił o Bożej miłości, o Bożych prawidłach, uzdrawiał chorych, wypędzał demony i wskrzeszał zmartwych. I tego dnia przechadzał się obok niewielkiego źródełka. W tradycji tego źródełka było to, że ono uzdrawiało. Stało tam wielu ludzi w kolejce po uzdrowienie. Raz na jakiś czas wstępował tam anioł i potrząsał tą wodą. I ludzie, którzy byli w tym źródełku, byli uzdrawiani. I Jezus, przechodząc obok tego tłumu, podszedł do tych, co stali dalej. Podszedł do człowieka, który był sparaliżowany. I zapytał się go, dlaczego nie jest bliżej. A ten człowiek mu odpowiedział: Panie, nie ma nikogo, kto by mnie zaprowadził do tej wody. A Jezus mu odpowiedział: nie potrzebujesz nikogo, żeby zaprowadził cię do tej wody, żebyś był zdrowy. Czy ty dzisiaj masz wiarę w to, że możesz wstać na swoich nogach o własnych siłach? I on odpowiedział: wierzę. I ten człowiek przez wiarę wstał o własnych siłach, po 40 latach na własnych nogach. Wziął swoje łoże i poszedł. Mówię ci dzisiaj tą historię, ponieważ ona ma przełożenie na dzisiejsze życie. Że tak naprawdę nie potrzebujesz żadnej tradycji, żeby spotkać Jezusa. Nie potrzebujesz żadnych pośredników do Jezusa. Żadnych ceremonii religijnych, żadnych tradycji, żadnych świętych ani Marii, żeby spotkać Jezusa. Dzisiaj Bóg szuka ludzi wiary. I każdy człowiek ma tu ziarno wiary. Potrzebujesz swojej wiary i potrzebujesz Boga do tego, żeby być zbawionym. Nie potrzebujesz żadnych ceregieli religijnych. Potrzebujesz otworzyć swoje serce i uwierzyć w to, co Jezus Chrystus dla ciebie zrobił 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. On z miłości do ciebie przyszedł na ten świat i umarł za każdy twój grzech i powstał po 3 dniach z martwych. Jeśli tylko wiarą uwierzysz w to, co się stało i szczerze zapragniesz go do swojego życia, możesz być zbawiony. Możesz osiągnąć wieczność tutaj na ziemi. A wiara jest pewnością tego, czego nie widać, a przeświadczeniem tym, czego się spodziewasz. Jezus powiedział: błogosławieni ci, którzy uwierzą, a nie zobaczą. Potrzebujesz dzisiaj stać się jak małe dziecko. Małe dzieci mają wiarę dziecięcą we wszystko. Ufają swoim rodzicom. Tak samo ty potrzebujesz zaufać Bogu, że On zapłacił za każdy twój grzech, abyś ty kiedyś trafił do nieba. Więc dzisiaj jestem tutaj po to, aby głosić ci prawdę. I ta prawda uratowała moje życie 8 lat temu, kiedy usłyszałam właśnie słowa tej Ewangelii w swoim życiu.
Zapragnęłam Jezusa. Zapragnęłam, żeby usiadł na tronie mojego życia. Bo przez wiele lat na tronie mojego życia siedziało moje ego. I tak naprawdę szłam prostą drogą do piekła. Bo to największy grzech człowieka. Egocentryzm. Do piekła nie pójdziesz za to, że jesteś zły, że jesteś niedobry, ale tylko za to, że tu na ziemi nie wybrałeś Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Dlatego przyjmij słowa te prawdy i przestań się zastanawiać, bo dzisiaj właśnie jest dzień zbawienia dla każdego, kto wierzy. To właśnie Boża miłość uratowała moje życie. Kiedyś nienawidziłam ludzi, żyłam w lękach, w poniżeniu, w odrzuceniu. Nie czułam się akceptowana, byłam nieśmiała i denerwowali mnie ludzie. A dzisiaj dzięki Jezusowi mam siłę, moc, odwagę samego Boga i mówię Ci o tym, że to On wyciągnął mnie z każdego lęku, z każdej niemocy, która była w moim życiu. Dzisiaj nie muszę się niczego wstydzić, ponieważ moje życie jest szczęśliwe, bo On mnie uratował. Dał mi nowe życie. Jestem nowym człowiekiem. Należę do Boga. Dzisiaj mam pokój w sercu. To jest coś pięknego, mieć pokój w sercu i mieć pewność zbawienia, mieć pewność, że jest się w niebie, że będzie się w niebie. Dzisiaj swojego życia nie zamieniłabym z żadnym miliarderem, ponieważ mam wspaniałe życie tutaj na ziemi, a co dopiero w wieczności. Jeszcze dziś wezwij imienia nad swoim życiem i zawołaj ze szczerego serca, że chcesz Go poznać takim, jakim jest naprawdę, nie takim, jak religia Ci mówiła, że On wisi i nic nie może. To nie ten Jezus, który wisi na krzyżu. On zmartwychwstał i On żyje. I On chce jako Duch Święty zjednoczyć się z Tobą. Chce podnieść Twoje życie do zwycięskiego życia tutaj na ziemi, żebyś panował nad diabłem, żebyś miał autorytet nad wszelką mocą demoniczną. Bo diabeł przychodzi po to, by zaśmiecać umysły ludzi, żeby tylko nie zrozumieli Bożej prawdy. I on cieszy się z każdego nieszczęścia. Ale ja jestem głosem Boga do Ciebie, żeby Ci powiedzieć prawdę, żebyś wybrał Jezusa, żebyś wybrał ten Boży dar, tą niezasłużoną łaskę dla każdego człowieka. To jest właśnie za darmo. Dzisiaj możesz przyjść do Boga w takim stanie, jakim jesteś. Bo to jest zaproszenie dla dobrych, dla niedobrych, dla moralnych i niemoralnych. Przyjdź do Niego w takim stanie, jakim jesteś, a nigdy nie pożałujesz. On wybaczył już każdy grzech, tylko Ty musisz w to uwierzyć i musisz zechcieć ustanowić Go Panem Twojego życia. Taka właśnie jest miłość. Miłość Boga do człowieka, która objawiła się w Jezusie Chrystusie. Życzę Ci, abyś podjął jak najszybciej tą decyzję, bo czasy są ostateczne i Jezus powróci tu po swój Kościół, czyli po ludzi narodzonych z Bożego Ducha. Także nie zwlekaj, nie zastanawiaj się, bo nie wiesz, czy jutro wstaniesz, a życie jest krótkie, także wybierz mądrze. Amen.